Witam serdecznie, pokażę jak upiec cebularze. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej, 300 ml letniego mleka, 3 łyżki stołowe oleju, 25 g drożdży świeżych, 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżeczkę soli. Na farsz około 500 g cebuli, sól, pieprz do smaku, olej do podsmażenia cebuli. Najpierw przygotuję rozczyn. Do miski wkruszam drożdże. Dodaję cukier, przyspieszy fermentację, około 50 ml mleka, łyżkę mąki, wszystkie składniki mieszam. Miskę nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 15 minut. Rozczyn mam już gotowy, teraz dodaję pozostałe składniki, mleko, sól i mąkę. Wszystko mieszam łyżką do połączenia się składników ciasta. Następnie dodam olej. Teraz dodaję olej. I nadal mieszam łyżką, aż olej ładnie wchłonie się w ciasto. Następnie ciasto wyłożę na blat i będę wyrabiała ręką. Ciasto wyrabiam około 4 minut, do momentu, aż będzie odstawało od dłoni. Jeżeli zdarzyłoby się, że ciasto jest za luźne, to wtedy należy podsypać troszeczkę więcej mąki i nadal wyrabiać. Wyrobione ciasto wkładam do miski oprószonej mąką. Nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 30 minut. W tym czasie, gdy wyrasta ciasto, przygotuję cebulę. Cebulę kroję w pół plasterki. Pokrojoną cebulę podsmażę na patelni, tak żeby się wyszkliła. Doprawiam solą i pieprzem. Po 30 minutach ciasto kilka razy przerabiam w misce, aby go odpowietrzyć. Miskę ponownie nakrywam ściereczką i ciasto odstawiam na kolejne 30 minut. Wyrośnięte ciasto wykładam na blat lekko podsypany mąką i przerabiam kilka razy. Z ciasta formuję wałek, aby łatwiej było mi podzielić na 10 w miarę równych części. Z każdego kawałka ciasta formuję w dłoniach kulkę. Z każdej kulki formuję w dłoniach placuszek, tak żeby w środku powstało wgłębienie, w które nałożę cebulę. Uformowanego cebulaka układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i nakładam łyżkę cebuli. Blachę z cebulakami odstawiam do wyrośnięcia na około 15 minut. Przed wstawieniem do piekarnika brzeg cebularzy maluję wodą. Blachę z cebularzami wstawiam do nagrzanego piekarnika do 200 stopni na środkową półkę.
Cebularze są już upieczone, piekły się około 22 minut w piekarniku ogrzewanym od dołu i od góry bez używania termoobiegu w temperaturze 200 stopni. Z takiej porcji wyszło 10 cebularzy. Ilość cebularzy zależy od wielkości, jakiej zrobimy. Cebularzami można się częstować. Życzę udanych wypieków i smacznego.